Cześć, dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Artur Szafran i witam Was w kolejnym materiale na moim kanale, a dzisiaj będzie prezentacja samochodu z oferty Szafran Inwestycje i to jak widzicie nie byle jakiego, bo jest nim Lancia Beta Monte Carlo Spider. Nazwa długa, ale jak najbardziej warta zapamiętania, ponieważ ten samochód robi naprawdę niesamowite wrażenie na żywo, przynajmniej taka jest moja opinia, takie jest moje zdanie. Tutaj mamy do czynienia z autem takim typowo sportowym, niecały 1,20 m wysokości. Już można powiedzieć, że jest to taki samochód w stylu Ferrari, Lamborghini czy może nawet Maserati, przypominające nam tutaj z przodu. Słuchajcie, jeśli chodzi o stricte o ten egzemplarz, to jest to samochód z 1975 roku, a więc początek produkcji i co ciekawe numer 226, także naprawdę wczesne auto. Ten samochód ogólnie jest bardzo rzadkim samochodem, ponieważ w tej wersji Spider, którą tutaj widzicie, która charakteryzuje się tym, że mamy rozkładany skórzany dach, wyprodukowano z pierwszej serii zaledwie około 3600 egzemplarzy, czyli jest to samochód nie tylko rzadki w Polsce, ale i na świecie i naprawdę warto go kupić. Jeśli chodzi o lakier i blacharkę w tym samochodzie, to tutaj gdzieniegdzie lakier jest oryginalny, gdzieniegdzie był poprawiany. Wiem, że dla niektórych jest to duży mankament, że lakier gdzieniegdzie w niektórych miejscach był odnawiany, natomiast dla mnie nie jest to problem. Jeśli auto wygląda estetycznie, coś jest fajnie zrobione, to w ogóle mi to nie przeszkadza i się tym nie przejmuję. Tutaj jest to naprawdę fajnie wykonane, natomiast jedyny taki drobny mankament to są te lewe drzwi, które w niektórych warunkach właśnie pogodowych jest delikatna różnica odcienia, natomiast w takiej ładnej pogodzie jak dzisiaj w ogóle jest to niezauważalne, ale wspominam o tym tak, żeby nie było żadnego zaskoczenia. Jeśli chodzi o blacharkę, to nie mamy tutaj żadnych punktów, gdzie można byłoby się przyczepić, gdzie znaleźlibyśmy chociaż jakieś śladowe ilości korozji. Auto jest w oryginalnym stanie, pięknie zakonserwowane od spodu taką ładną konserwacją. Ja na to zawsze zwracam uwagę, żeby auto nie było zalane od spodu jakimś świecącym biteksem, tylko żeby to było właśnie takie matowe wykończenie. Wtedy wygląda to naprawdę ładnie i klasycznie. Taka jest moja opinia, ja zawsze takich samochodów staram się szukać. Słuchajcie, przejdziemy teraz do wnętrza. Jak zauważyliście, jest ono w pięknym beżowym kolorze. Brąz, beż, połączenie tych dwóch odcieni robi to naprawdę fajne wrażenie. I z tego co czytałem, to właśnie w 1975 roku, czyli w tej pierwszej serii, kiedy ten samochód był produkowany, fotele również były pokryte takim winylem, jak widzicie tutaj na desce rozdzielczej. Natomiast była opcja zamówić ten właśnie samochód z takim wykończeniem materiałowym, co było oczywiście pewnie dodatkowo płatne. I tutaj właśnie w tym egzemplarzu mamy tą formę wykończenia, także kolejny atut tego samochodu, kolejna jego rzadkość odróżniająca go od innych egzemplarzy. Również tutaj mamy dodatkowo prawe lusterko, które też było opcją. W tych latach jeszcze, jak wiecie, nie było obowiązkowe to prawe lusterko, dlatego choćby nawet w małym Fiacie, który był równocześnie produkowany w Polsce, tych lusterek prawych nie było. Jeśli chodzi o to wnętrze, jeszcze tutaj kontynuując, to jest to takie, można powiedzieć, typowo włoskie wykończenie. Bardzo takie mało seryjne, bardzo nietuzinkowe i w ładnym stylu. Na pewno musi się komuś ono spodobać, żeby był zadowolony. Mnie się podoba bardzo. Tutaj jeszcze jako ciekawostka, klamka do otwierania drzwi znajduje się właśnie pod tym tutaj opieradłem. I zobaczcie, jak zamkniemy te drzwi, to tworzy nam się tutaj właśnie taka fajna linia, taka niby półka,
łącząca się z deską rozdzielczą i na żywo wygląda to mega, mega fajnie. Tutaj mamy jeszcze podpis projektanta, bardzo sławnego. Oczywiście tutaj mamy felgi charakterystyczne też dla tej pierwszej serii. Opony są w bardzo dobrym stanie. Także słuchajcie, jest to na pewno egzemplarz dla kogoś, kto szuka auta, przy którym nie będzie robił, tylko kupuje go dzisiaj, a w piątek wyrusza na zlot z osobą towarzyszącą. Tutaj rodziny całej nie weźmie, bo jest to auto dwuosobowe, natomiast kogoś tam do towarzystwa jak najbardziej można zabrać. Także tak jak mówię, jest to auto w pełni sprawne. Jest sprowadzone, ale jest już ubezpieczone w Polsce, zarejestrowane z aktualnym przeglądem. Także można sobie nim śmigać na co dzień. Pokażę Wam jeszcze tutaj przestrzeń bagażową, którą mamy z przodu w tym samochodzie siłą rzeczy. I powiem Wam, że jest ona bardzo duża jak na tego typu samochód. Zobaczcie, zaglądniemy sobie jeszcze w te wszystkie tutaj zakamarki, które mamy. Tak, żebyście mieli jasność, jak to tutaj wygląda. Oczywiście w tych wszystkich wnękach nie ma też mowy o żadnej korozji. Tak jak Wam mówiłem. I tutaj mamy przednią szybę. Jakiś też taki drobniutki mankament, o którym warto wspomnieć. Widać, że ona się gdzieś tutaj odklejała i dookoła zostało to zabezpieczone czarnym silikonem. Natomiast wygląda to dosyć estetycznie. Nie rzuca się bardzo z daleka w oczy. Ale tak jak mówię, warto o tym wspomnieć, żeby nikt nie był po przyjeździe zaskoczony jakimiś drobiazgami. Przejdziemy sobie do przestrzeni, gdzie mamy silnik. Klapa oczywiście podnosi się na bok. Tutaj mamy taką lampkę, którą możemy sobie uruchomić przekręcając stacyjkę, która nam tutaj podświetli, gdyby coś trzeba było zreperować wieczorem, kiedy już będzie ciemno. Mamy tutaj silnik, oczywiście jest to pojemność 2-litrowa benzyna. Rzędowa czwórka tak zwana, o mocy 120 koni mechanicznych. Jeśli zaglądniemy sobie tutaj w każdą tą wnękę, to widzicie, że to wszystko jest tutaj w oryginalnym stanie, bez korozji, takie ładne, jeszcze estetyczne, charakterystyczne dla samochodów z małymi przebiegami, przy których mało rzeczy było robionych. Tutaj mamy koło zapasowe i oryginalne klucze Lancia, podnośnik. Fajnie, bo też zachowały się tutaj te wszystkie naklejki. A tutaj jest jeszcze tabliczka znamionowa i jak widzicie numer 226, czyli tak jak mówiłem, jeden, można powiedzieć, z pierwszych egzemplarzy, jakie powstały. Także na pewno bardzo ciekawy i bardzo nietuzinkowy samochód. Obejdziemy jeszcze auto dookoła. Słuchajcie, jeszcze wspomnę, że dzisiaj testuję właśnie nową kamerę, ponieważ tamta, którą nagrywałem wcześniej, była bardzo dobra jakościowo, jeśli chodzi o obraz. Natomiast tam już była wymagany gimbal, żeby ta stabilizacja jakoś w miarę wyglądała. Tutaj teraz kupiłem takiego kompakta, który jest łatwiejszy w użytkowaniu, na pewno lżejszy i lepiej się nim nagrywa, natomiast delikatnie ta jakość może uciekać. Dlatego też napiszcie, czy taki aparat przejdzie, czy też wrócić do tego starego. Dajcie znać, co myślicie. Dobra, i to by było na tyle, jeśli chodzi o prezentację zewnętrzną. Teraz oczywiście zapraszam Was do środka. Wspólnie przejedziemy się tym samochodem. Jeśli chcecie więcej szczegółów, to wejdźcie sobie na stronę www.szaflaninwestycje.pl. Tam są wszystkie szczegóły, opis, zdjęcia tego samochodu. I tutaj jeszcze dodam, że dodatkowo do tego auta jest oczywiście oryginalna instrukcja obsługi z Lancia, a także książka, którą możecie kojarzyć. W Polsce była taka seria książek Jeżdżę samochodem takim i takim, gdzie mieliście całą specyfikację napraw. Do tego auta jest również taka książka, z tym, że właśnie macie tam specyfikację całą techniczną, z rysunkami technicznymi, z opisami, z wymiarami. Także jest to bardzo fajny dodatek, kiedy chcecie coś naprawić. Macie tam wszystko podane, co, jak, gdzie i powinno być. Także zapraszam Was do środka i jedziemy na przejażdżkę.
Dobrze, a więc teraz przejedziemy się tym samochodem. Mam nadzieję, że cokolwiek będziecie widzieć, postaram się usiedzieć nisko, ponieważ mam tą kamerę na głowie, jednak tutaj przez to, że to auto samo w sobie jest niskie, być może nie będzie dobrze widać, ale nie mam innego planu, żeby tą kamerę zamontować. Chodzi o to, żebyście widzieli, że ten po prostu samochód jest w pełni sprawny. Także odpalamy go. I ruszamy na przejażdżkę. Światełka. Dobra, i teraz generalnie jakie wrażenia z jazdy? Wiecie, jest to samochód taki typowo sportowy, spartański bym powiedział, bez żadnych udziwnień, udogodnień i tak dalej. Prosta deska, proste zegary. W zasadzie nic tutaj z takich dodatków, o których warto by było wspomnieć, nie ma. Natomiast jest właśnie najważniejsze to wrażenie z jazdy, że jedziemy takim sportowym samochodem, siedzimy praktycznie na ziemi, tutaj ta szyba jest tak bardzo mocno pochylona. Kiedy wrzucacie biegi, to praktycznie słyszycie każdy ruch tutaj tą wajchą od biegów, każdy sygnał, że tak jak gdyby ten bieg wchodzi, odbieracie tutaj tak no, bardzo mocno. I to, że ten silnik mamy z tyłu za sobą, jest na pewno też głośno przez to, ale mamy to wrażenie właśnie takie, na którym zależeć powinno osobom, które są zainteresowane tego typu autami, że jedziemy taką maszyną stricte sportową i o to tutaj właśnie chodzi. Wiecie, to auto nie jest zbyt mocne, ma 120 koni, natomiast przez to, że waży no tutaj 1250 kg, naprawdę fajnie jeździ, biorąc pod uwagę, że jest to 75 rok, to jest naprawdę super. Tutaj zaraz będziemy mieć taką prostą drogę, więc troszeczkę bardziej go dociśniemy i posłuchacie sobie, jak to chodzi. Redukcja i ogień. Te hamulce mogłyby być lepsze, ponieważ one są w wielkości tak naprawdę jak w Cinquecento, a jednak ta moc jest większa i jest co zatrzymywać. Natomiast tak to wygląda. Także słuchajcie, dzięki za obejrzenie. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na www.szaplaninwestycje.pl. Tam będziecie mieć więcej szczegółów, całą ofertę. No i tyle. Dzięki i do następnego razu. Hej!